wierzą w bzdury, proszę Państwa, w Polsce równo. Barbados odnaleziono zaginiony jacht, którym płynęło polskie małżeństwo. Resort dziękuje za pomoc Brytyjczykom, Francuzom i Holendrom, a także lokalnym służbom z Martyniki, Trinidadu i Tobago oraz Barbadosu. Obecnie trwa akcja ratunkowa. Jutro Barbadoska Straż Przybrzeżna ma wydać komunikat w tej sprawie. Elżbieta i Stanisław Dąbrowny odbywali rejs dookoła świata, płynąc niewielkim jachtem typu Bawaria 44. W czwartek urwał się z nimi kontakt. Radio Gdańsk rozmawiało dziś z ich córką, której wcześniej udało się skontaktować z matką. Wiadomo, że kobieta jest bezpieczna, natomiast z ostatnich informacji wynika, że mężczyzna kilkadziesiąt godzin temu wypadł za burtę i szanse jego znalezienia są znikome. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę podał szacunkowe efekty wielkiej ulicznej zbiórki darów na terenie Lublina. Zebrano 8 ton żywności, 13 ton odzieży oraz 2,5 tony pozostałych przedmiotów, mówi kierująca lubelskim magazynem akcji Iwona Łysakowska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez najbliższy tydzień będziemy robili wszystko, żeby podać już oficjalne dane, czyli będziemy ważyli. Paczki żywnościowe będziemy starali się przed samymi świętami. Odzież będzie można przyjść w punktach określonych i wybierać ją sobie. Radio Lublin będzie najlepszym źródłem informacji, kiedy te dary będziemy wydawać. To dopiero po ogłoszeniu. Nadal można przekazywać dary na rzecz akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Trwałą żywność, słodycze, zabawki, przybory szkolne, środki higieny osobistej oraz odzież w bardzo dobrym stanie przyjmuje magazyn akcji, który mieści się w Lublinie przy ulicy Kunickiego w Domu Kultury Kolejarza. Na koniec zagranicę. Autobusy bez kierowców mogą wkrótce stać się rzeczywistością w Danii. Urząd Transportu tego kraju otrzymał wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie tego rodzaju działalności. Autobusy mogą już wiosną przyszłego roku jeździć po duńskich drogach. Najszybciej z trudnym procesem homologacji pojazdów i ich ubezpieczenia uporał się duński operator Autonomous Mobility. Firma negocjuje obecnie z kilkudziesięcioma gminami umowy na przewozy osób autobusami bez kierowców. Za 3 miesiące powinna uzyskać wymaganą zgodę od Urzędu Transportu. Chcemy jak najszybciej wprowadzić nasze pojazdy na drogi tak, by każdy mógł codziennie korzystać z tej technologii, powiedział duńskiemu radiu dyrektor firmy Peter Sorgenfrey. Możliwość wprowadzenia do ruchu drogowego pojazdów samojezdnych umożliwiła wprowadzona w lipcu zmiana przepisów. Zezwala ona na tego rodzaju próbną działalność do 2022 roku. Podczas próbnego okresu jazdę pojazdu będzie monitorować specjalnie wyszkolony człowiek, który ma znajdować się w autobusie. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O sobie samych. To jest audycja o sobie samych do godziny 11, czyli przez 27 minut jeszcze będziemy rozmawiać o codzienności kierowców tirów i o nowych unijnych regulacjach, które ich sytuację określają. Nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę, przed chwilą pojawiła się informacja o pojazdach, które nie wymagają obecności kierowców. Może to jest przyszłość, kto wie, dla transportu. Toczą się takie dyskusje? Ale pamiętajmy apokalipsę. To być może jest przyszłość transportu, natomiast ja nie sądzę, żebyśmy my tu w naszej polskiej rzeczywistości przy bardzo takim zachowawczym i biernym nawet podejściu władz do tych wszystkich innowacji transportowych mogli to wdrożyć. Ja podam tutaj przykład. No, próbowaliśmy jeszcze za poprzedniego rządu przekonać, żeby tylko w formie testów wprowadzić tak zwane gigalinery. Są to pojazdy o długości 25 metrów, które przy zachowanej masie, nieprzekraczających naciskach, standardowych naciskach, mogłyby w jakiś sposób być reakcją na brak kierowców wozić ładunki przestrzenne, na przykład pomiędzy centrami logistycznymi. No niestety poprzedni rząd nie wyraził jakiegokolwiek zainteresowania. Te gigalinery już jeżdżą po niemieckich drogach, są dopuszczone po drogach Beneluxu, po drogach państw skandynawskich. Jeżeli takiej prostej rzeczy, my nawet nie możemy się doprosić o zrobienie testów, jakby się sprawdzały na wybranych drogach, tam gdzie mogłyby się śmiało mieścić, gdzie parametry tej drogi pozwalają, nie ma ochoty, to tak nie bardzo wierzę, żeby była ochota na pojazdy autonomiczne.
Także myślę, że troszeczkę jeszcze na to poczekamy. Toczą się też dyskusje od dawna przecież, że tiry na tory mogłyby trafić, prawda? I to też mogłoby usprawnić transport, ale to dyskusje, które toczą się i niewiele z nich wynika. I dalej nic z tego nie wyszło. Tak jak w chórze greckim. Chór grecki śpiewa, biegniemy, biegniemy i stoi w miejscu. Wróćmy na chwilę do tej rozmowy o realiach życia kierowców, bo panowie mówili o tym, że to nie jest łatwa praca. Tak mówili też sami kierowcy, których spotkałam na jednym z podwarszawskich parkingów. I mam wrażenie, że w tej dyskusji o dyrektywie unijnej, o tym, na ile te przepisy wpłyną na rzeczywistość, pojawiają się wielkie liczby, pojawia się ekonomia, pojawia się polityka, a gdzieś ten podstawowy ludzki czynnik czasami się gubi. Pan kilka minut temu mówił o tym, że infrastruktura w krajach zachodnich pozostawia wiele do życzenia, że punktów dla kierowców tirów często jest za mało, że są one słabo wyposażone. Pojawia się też kwestia bezpieczeństwa, prawda? To znaczy tego, że kierowcy muszą się mierzyć z napadami na przykład. Też o tym rozmawiamy, tylko to, że brak jest infrastruktury, znaczy generalnie mówimy o problemach kierowców, o powrotach, o wypoczynkach, o całym tym, całej tej ortości socjalnej mówimy od kilkunastu lat, jeśli nie kilkudziesięciu. Kilkadziesiąt lat temu, może nie kilkadziesiąt, przepraszam, ale 20 lat temu żeśmy rozmawiali, bo zaczynaliśmy budować autostrady. No więc już były wytyczone jakby te korytarze transportowe. No, już wtedy żeśmy mówili, będziecie wydawali licencje, bo wtedy się jeszcze wydawało licencje, pozwolenia na to, żeby wzdłuż tych korytarzy transportowych będą powstawały stacje paliw, będą powstawały takie centra. Wtedy mówiliśmy o parkingach strzeżonych bądź parkingach monitorowanych, o zapleczu socjalnym, czyli właśnie jakaś noclegownia, tanie jadłodajnie. I co? I wtedy stukano się, gdzie tam człowieku, no przestań, o jakichś ty głupotach mówisz. I do dnia dzisiejszego o tym się mówi i nadal tej infrastruktury nie ma, czyli co mamy? Mamy taką sytuację, że tak, rządy nie są zainteresowane, bo nie są przekonane. Nie są przekonane. Dlaczego? Dlatego, że pracodawcy również na to nie naciskają. Bo gdyby pracodawcy również z taką samą siłą, jak mówią dzisiaj o tym i zaangażowaniem w tą politykę o pracownikach delegowanych, byli zaangażowani właśnie również i w to, to prawdopodobnie to by powstawało, tylko że każdy jest zadowolony, a właściwie to kierowca ma spanie w kabinie, po drodze gdzieś tam sobie coś tam zje albo sam ugotuje, więc po co ta cała infrastruktura? Tylko ta infrastruktura nie powstawała również w krajach zachodnich, przede wszystkim może w krajach zachodnich, bo tam również nie było tych zainteresowania. Dlaczego? Dlatego, że tam kierowca pracował 5 dni w tygodniu i on na weekendy zawsze zjeżdża. Myśmy zaczęli tam wjeżdżać na te tereny, my wykonujemy tą całą dłuższą pracę i my najwięcej jesteśmy poza domem i dla nas brakuje tych parkingów. Dzisiaj, jak jest to wymuszone przez przepisy, to tak jak powiedział kolega prezes, brakuje miejsc na parkingach. Tak, wszyscy się w tym momencie zatrzymują. Wszyscy mają obowiązek zatrzymać się i odpoczywać. Ten odpoczynek ma być w warunkach przyzwoitych. No, brakuje nam tych przyzwoitych warunków, bo dzisiaj nawet zatrzymujemy się w takich miejscach, gdzie są jakieś wynajęte obory, stodoły, gdzie tam robią miejsca do spania, kalimaty się rozkłada, czy jakieś nawet kontenery socjalne. Po kilkunastu chłopaków śpi w takich kontenerach. No, gdybyśmy zobaczyli, jak te warunki wyglądają, to jest horror. No, tak nie może być. I oczywiście na te warunki zgadzają się firmy, które są kiepsko zorganizowane. Pojawiło się tutaj zdanie, że to pracodawcy za mało naciskają na rządy i dlatego warunki życia, warunki pracy kierowców nie są tak dobre, jak być powinny. Pan reprezentuje pracodawców właśnie. Widzę, że Tadeusz, pomimo że rozmawiamy już od wielu lat, można powiedzieć, kolegujemy się, zaczął mi mówić prezes, no to ja powiem panie przewodniczący. Kolega prezes. Tak, kolego przewodniczący. To nie jest tak, że nie naciskamy. W 2008 czy 2007 roku, ja wtedy pracowałem dla innej organizacji pracodawców,
Wyszliśmy z takim kompleksowym projektem, akurat była dyskutowana nowelizacja ustawy o drogach publicznych, ustawy o transporcie drogowym. Zaproponowaliśmy rządowi oraz posłom i nawet to rozpisaliśmy w formie gotowych już przepisów. Przepis taki, że jeżeli jest modernizowana infrastruktura drogowa, jest remontowana, buduje się nową, to muszą być w warunkach technicznych dla dróg publicznych odpowiednie zapisy dotyczące wymagań dla parkingów. Zaproponowaliśmy także, że jeżeli budowany jest jakikolwiek obiekt w rodzaju hotelu, restauracji, stacji paliw, który korzysta z tego, że ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, bo to ta droga publiczna daje wtedy tych napędza klientów, to taki inwestor powinien być zobowiązany, znowu przepisami prawnymi, do od razu zorganizowania odpowiedniego parkingu i odpowiedniego zaplecza. Na zasadzie masz taki coś w rodzaju handicapu, że droga nagania ci klientów, to także, jeżeli z tego korzystasz, masz pewne obowiązki. No niestety zostało to wyrzucone do kosza. I to jest taka propos zaangażowania pracodawców. Co do drugiej kwestii, czyli tego, że my jeździmy inaczej niż w innych krajach. Tak, jeździmy inaczej niż w innych krajach. A dlaczego? Popatrzmy przez analogię do miasta. Jeżeli ktoś mieszka w Śródmieściu, to ma wszędzie blisko. Do teatru, do placy, do żłobka, do szkoły. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w miejscowości takiej podmiejskiej, no bo tam akurat jest taniej, czy tam się po prostu urodził, to wszędzie, gdzie by chciał jechać, to ma daleko do centrum, a gdyby chciał na drugi kraj, to ma jeszcze dalej. I teraz o ile z Francji można dojechać do Hiszpanii w przeciągu tygodnia i wrócić, o tyle z Polski, jeżeli jedziemy do Hiszpanii, no to zabiera już nam to 5 dni w jedną stronę i 5 dni w drugą stronę. Także to nie jest w tej chwili problem, te nowe regulacje państw akurat tutaj Europy Centralnej, tej środkowej, ale to jest problem tak zwanych państw peryferyjnych, Irlandczyków, Hiszpanów, Portugalczyków, Greków, Polaków, Czechów, Litwinów. I dla nas te nowe przepisy są niemożliwe do zastosowania. Dlaczego? No bo nie ma właśnie tej infrastruktury, z której z chęcią byśmy skorzystali. Ja tak widzę ten problem. Pojawia się jeszcze kwestia tych noclegów w samochodach, tego wyżywienia, które kierowcy załatwiają sobie w tym zakresie, że po prostu gotują na parkingach, gotują w kabinach. No ale przecież dostają diety, prawda? Dostają diety na wyżywienie, na noclegi. Pytanie, czy z nich korzystają zgodnie z ich przeznaczeniem, czy gromadzą je po to, żeby podwyższyć pensję. Pani redaktor, ja może odpowiem, zanim tutaj Tadeusz już powie to swój punkt widzenia, to ja powiem tak. Nawet wśród wysokich urzędników państwowych zdarza się, że on nie pójdzie do restauracji, tylko sobie zupkę z proszków w hotelu na jakiejś grzałki próbuje, prawda, podgrzewać, żeby tych pieniążków więcej dla domu było. Jest to naturalna tendencja u człowieka. Natomiast co do samego noclegu w kabinie, no akurat Polska ma najnowocześniejszy w Europie tabor. Kupujemy te ciągniki siodłowe naprawdę świetnie wyposażone. I teraz tak, jeżeli na przykład Niemcy nie akceptują tych warunków, Francuzi, to ja powiem tak, przecież to wy produkujecie te pojazdy. Jeżeli uważacie, że to są nieludzkie warunki, to dlaczego nam sprzedajecie te pojazdy? Oczywiście to też by była demagogia w drugą stronę, natomiast wydaje mi się, że czasami w tej kabinie to warunki, jeżeli kierowca dba o czystość, bo to różnie bywa, są ludzie, którzy w kapciach wchodzą w ogóle do kabiny, w specjalnym obuwiu prowadzą, no bo traktują to jako drugi dom, a są tacy flajtuchy, przepraszam, no tak jak wśród wszystkich ludzi się to znajdzie. To tak naprawdę są to czasami warunki lepsze niż w hotelu w formułę, już nie powiem jakiej, prawda, gdzie się za pomocą karty wchodzi, ma się taką kajutkę, prawda, z łóżeczkiem, jakąś kabinkę, w której nawet łokciami człowiek musi uważać, żeby się zmieścić, a jak ma tuszę, to ma w ogóle problemy, aby wziąć prysznic, także. No, ale w takim hotelu, żeby trzeba było wchodzić nie odchylając łokci, to nigdy nie byłam, a tak bywa chyba w kabinach samochodów. W dodatku myślę, że jeżeli 3 tygodnie ktoś spędza w takim samochodzie, to jednak marzy o tym, żeby przespać się w normalnym łóżku, do którego można wejść prosto spod prysznica, niemalże nie trzeba przechodzić przez cały parking, prawda? Pan Tadeusz Kucharski.
No właśnie, tutaj Maciej powiedział o jednej rzeczy, że tak nawet powiedzmy politycy, parlamentarzyści czy szefowie firm mają dietę i z niej nie korzystają, czy powiedzmy nie pójdzie do restauracji sam sobie coś. No to jest zwykłe sknorostwo. Natomiast kierowca dlaczego tak robi? Dlatego, że on musi tą dietą podreperować budżet domowy. Po prostu za mało zarabia, żeby sobie na taki luksus pozwolić. Niestety, no i to jest to ile powinien zarabiać kierowca? Bo kierowcy powiedzieli, że zarabiają średnio między 5 a 8 tysiącami. Tak, tylko że to jest razem z dietami i z ryczałtami. Gdybyśmy to odliczyli, to ja powiem tak inaczej. 80% kierowców zarabia płacę minimalną, czyli 2000 zł. No to proszę sobie teraz dodać do tego diety i ryczałty, to wyjdzie gdzieś w granicach 6 tysięcy, 6-6,5 tysiąca, bo tam powiedzmy około 4,5 tysiąca to są diety i ryczałty. No więc to jest ta skala. No. On musi te pieniądze do domu przynieść. No jeżeli on by je wydał, nie w całości powiedzmy, ale niech połowę nawet wyda na siebie, na posiłki, na toaletę, na prysznice, na pralnie, bo przecież tą odzież przez 3 tygodnie no, trzeba też ją przeprać. To nie jest tak, że on 3 tygodnie chodzi w jednym ubraniu, no bo to zgroza, no to tak nie wolno. No, każdy z nas przychodzi po pracy, myje rączki, idzie do toalety, bierze wieczorem prysznic, idzie spać, prawda? Na drugi dzień się ubiera w czyste ubranie. No, z kierowcy nie możemy zrobić jakiegoś flejtuka, bo on nie jest. I to, co właśnie również Maciej powiedział, że mają czyściutko, bo dbają o ten swój dom. Ale to nie znaczy, że mamy ich do tego przyzwyczajać, że oni w tych warunkach mają być. Dlaczego on ma czyściej, jak w tym hotelu, o którym Maciej też mówi, że czasami jest lepiej u niego w kabinie niż w tych hotelach. No to jest zgroza. Ja bym zamknął taki hotel, który by taki standard prowadził. O tym wiemy i pracodawcy również o tym wiedzą. Ja nie mówię akurat o Macieju, ale często nawet przypominają, że tacy pracodawcy mówią, no przecież oni mają lepiej w kabinie, jak tamtym. Skoro wiesz o tym hotelu, że ma takie warunki, to albo zabieramy licencję, albo wysyłamy kontrolę. I ten ktoś albo zamyka, albo poprawia standard. No nie może być tak, że kierowca 45 godzin wypoczywa w malutkiej klitce. No on 45 godzin powinien się zrelaksować, powinien wypocząć i nawet spotkać się z kolegami gdzieś tam na dużej świetlicy czy przed telewizorem, nie wiem, pograć bilarda, jakiś tam. On się musi rozerwać, się musi odprężać, musi zapomnieć o tym, ale nie dbać i nie pilnować samochodu i chodzić wokół tego samochodu i zamieniam się z kierowcy, zamieniam się na dozorcę, bo pilnuję. No to tak nie można, tym bardziej, że dzisiaj mamy sytuację taką, zresztą od kierowcy też o tym mówili, o tych napadach, no to się w tej chwili robi coraz częściej. A myśmy wspominali również na naszej komisji tutaj, na zespole dialogu społecznego. Rozpoczęliśmy, a nie skończyliśmy. Właśnie chyba stoimy w tym samym miejscu, w którym żeśmy pierwszego dnia rozpoczęli. Mówiliśmy o tym bezpieczeństwie, poprawie bezpieczeństwa, w jaki sposób się zabezpieczyć przed tym, żeby takiej sytuacji nie dochodziło, jak mieliśmy w Berlinie, czy to, co się dzieje cały czas gdzieś tam na rynku. No ale my o tym mówimy, i to jest grochem o ścianę i praktycznie jeżeli się tu razem z pracodawcami, pracodawcy też myślę, że o tym myślą, jeżeli się tu nie dogadamy, to wspólnie tego problemu nie rozwiążemy, a musimy go rozwiązać, bo to zbliżamy się, to jest taka, patrząc na ten cały transport, to jedna wielka agonia, jeśli chodzi o ten cały wschód i to jest przedłużanie tej agonii. Jak ruchów nie zrobimy poważnych i dosyć sensownych, nie będziemy się bronić przed nieuczciwą konkurencją wspólnie razem, to upadnie i w dużej mierze stracimy dobre firmy, naprawdę uczciwe firmy, bo one w pierwszej kolejności wypadną z rynku. Co zmieni w tej rzeczywistości pracowników i pracodawców dyrektywa, którą przyjął jakiś czas temu Parlament Europejski? Ona zakłada, że pracownicy delegowani, w tym kierowcy tirów, będą ich obowiązywały takie same stawki jak pracowników w tym kraju, w którym oni pracują. Czyli na przykład we Francji stawki francuskie, w Niemczech stawki niemieckie. Czyli wyższe raczej niż polskie, te, które dostają w tej chwili. Jak to wpłynie na branżę? Gdyby to było takie proste, jak mówi pani redaktor, to w jakiś tam sposób można by
ten temat opanować, rozwiązać, może zrezygnować, może zmienić organizację pracy. Natomiast to wcale tak prosto nie wygląda, bo dyrektywa o delegowaniu mówi, że musi się stosować do wszystkich wymagań miejscowego kodeksu pracy, oczywiście i jednocześnie do wymagań kodeksu pracy z państwa, jakie się wysyła. I to też jest może utrudnienie, może nawet zwiększone koszty, ale możliwe do opanowania w przypadku klasycznych pracowników delegowanych, czyli takich, którzy jest delegowany na budowę we Francji, tam jest 3 miesiące, 6 miesięcy, planujemy inwestycje, ustalamy warunki pracy, możemy się dostosować. Natomiast w żaden sposób ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli i byli w stanie nawet policzyć urlop należny pracownikowi i żeby pracownik się zorientował, jeżeli będziemy się stosowali do wymagań w zakresie liczby dni urlopu na przykład francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego. Jeżeli firma będzie jeździła tylko na jednym kierunku, ewentualnie jest to w jakiś tam sposób do opanowania. Natomiast dopasować się do wszystkich 27 państw Unii Europejskiej, jest to z organizacyjnego punktu widzenia niemożliwe. Zwłaszcza, że w niektórych państwach, w różnych regionach te przepisy mogą być bardzo różne. Tak, i ja zwracam uwagę na przykład na jeden zapis dyrektywy o delegowaniu, który mówi, że wprawdzie każde państwo członkowskie ma obowiązek zgromadzić wszystkie obowiązki, wszystkie przepisy na stronie internetowej, jakie obowiązują, ale jest zaraz tam dopisane, że jeżeli państwo tego nie uczyni, to wtedy ewentualnie kara za nie ma to wziąć pod uwagę przy określeniu wysokości kary za nieprzestrzeganie tych przepisów. Czyli przewoźnik nie zna tych przepisów, pracodawca zostanie ukarany, ale to, że państwo, bo te członkowskie nie dopełniło tego obowiązku, no to nie, że kara jest anulowana. Ona tylko musi być troszeczkę niższa. No dla mnie jest to generalnie rzecz biorąc absurd, zmierzający jest to narzędzie protekcjonistyczne, zmierzające nas do wyrzucenia z rynku. I powiem tak, nas z rynku i tak się nie da wyrzucić. To będzie tragedia dla wielu firm, które być może w pierwszym okresie upadną, ale tak naprawdę państwa peryferyjne, unijne, ja mówię już peryferyjne, czyli te wszystkie takie z pobrzeża, wykonują 60% transportu europejskiego. No tak naprawdę nie ma możliwości nas zastąpienia, bo koszt jednego miejsca pracy w transporcie to jest 100 tysięcy euro. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że na przykład w budownictwie możemy, nie wiem, w najprostszym przypadku, no kupić łopatę, prawda, i masz kop. Natomiast tutaj, jeżeli chcemy zatrudnić jednego kierowcę, musimy wydać 100 tysięcy euro. Przeważnie nie mamy tego w gotówce. Używamy różnych instrumentów finansowych, leasing, nie leasing, różny wynajem długookresowy i tego tak z dnia na dzień nie da się nas zastąpić. Czy co się stanie? Tak naprawdę część firm padnie, bo tego nie wytrzyma, zostaną nałożone bardzo duże kary, zmniejszy się podaż usług transportowych, wymiana towarowa w Unii Europejskiej stanie, stawki frachtów pójdą bardzo mocno w górę, odczuje to z jednej strony konsument europejski, z drugiej strony konkurencyjność towarów z państw peryferyjnych się zmniejszy, no bo w tej chwili można krzesła polskie sprzedawać w Hiszpanii na przykład, ale jeżeli te krzesła i cena frachtu będzie wynosiła 50% wartości tych krzeseł, to już nie. I generalnie jest to dla mnie osłabienie efektywności gospodarki Unii Europejskiej, a za te wszystkie eksperymenty urzędnicze, administracyjne obowiązki zapłaci konsument, który stanie w kolejce do kasy, który będzie musiał iść do apteki, który będzie na co dzień ponosił koszty tych fanaberii politycznych. Przepraszam za tak emocjonalny stosunek do tego, ale jestem przerażony. 100 tysięcy euro, tyle wynosi koszt pracownika. Skąd ta kwota? Stworzenia stanowiska pracy, a oprócz tego koszt pracownika to także pensje. Ja mówię tylko o technicznych. Pensja, samochód, wyszkolenie? Ja mówię tylko ciągnik siodłowy plus naczepa. 100 tysięcy. Kabiny, wyposażenie kabiny w miejsce do spania 10 tysięcy euro. To naprawdę czasami taniej by dla nas było nie wyposażać tej kabiny, tylko po prostu, gdyby były te miejsca noclegowe, zapewnić, no Hilton może nie, ale jakieś przyzwoite warunki spania dla kierowcy. Tylko tego nie ma w Europie. Czyli pana to przeraża, a pan Tadeusz Kucharski, jak słyszy hasło dyrektywa unijna w sprawie pracowników delegowanych, to myśli? Nie, to nie jest tak, że zaraz mamy taki hura optymizm, że wszyscy jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Oczywiście mamy to, co jest w tej chwili i to, co w tych przepisach
jest robione, to jest na własne życzenie. Myśmy doprowadzili to, znaczy myśmy, nie tylko Polska, ale przede wszystkim kraje całej Europy Wschodniej doprowadził do tej sytuacji, która ma miejsce, i cała stara Europa Zachodnia broni się przed nie ekspansją, a właściwie inwazją firm transportowych ze Wschodu, które doprowadziły do tego, że stawki przewozowe spadły na łeb, na szyję, i dzisiaj pracujemy na pograniczu rentowności. Rentowność mamy na pograniczu zera. A doszło do tego, bo pracodawcy rywalizowali ze sobą firmy. Powstała tak nieuczciwa konkurencja pomiędzy firmami polskimi, w ogóle nie tylko polskimi, wschodnimi, Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, Bułgaria, Rumunia. No, byliśmy dużo tańsi i chwała w porządku. Był okres na to, żeby się rozwijać i funkcjonować, ale potem doszła rywalizacja pomiędzy nami o ładunki. I doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że jak zaczynaliśmy jeździć za 1,5 euro z kilometra, tak dzisiaj jeździmy za 60-70 eurocentów, bo zaniżamy stawki, czyli właściwie już niżej się nie da, to co robimy? No robimy, to wszystko się odbywało kosztem pracownika i nadal się odbywa kosztem pracownika. Dzisiaj krzyczymy, że brakuje nam 100 tysięcy kierowców. Niektórzy panowie z firm transportowych mówią, że 50 tysięcy samochodów stoi. Ja widzę, bo ja jeżdżę po Polsce i nie widzę, żeby stały, ale to jest wszystko po to, żeby otworzyć wrota, nie drzwi, otworzyć wrota do zatrudnienia kierowców ze Wschodu, i nie tylko ze Wschodu, no bo nawet z Tajlandii zatrudniamy kierowców. Dlaczego? Dlatego, że polski kierowca nie będzie już jeździł za 2000 zł brutto, a tamtych jeszcze można zatrudnić. Więc robimy, sami sobie jeszcze do tego strzelamy w kolano, bo szkolimy kierowców z Białorusi, z Ukrainy, z Litwy, z Łotwy, którzy będą u nas pracowali przez pół roku, a za pół roku uciekną stąd, pojadą na zachód. I dzisiaj mówimy, że Francuz, Belg, Niemiec jeździ tylko 5 dni w tygodniu. Nie będzie już jeździł 5 dni w tygodniu. Będzie jeździł 7 dni w tygodniu, bo nie będzie tego robił Francuz, Belg, Niemiec, tylko będzie robił Ukrainiec, Białorusin, Litwie. I będzie to dla nas przeszkodą. Więc ja mówię, jeżeli my dzisiaj nie wypracujemy sobie standardów odpowiednich dla funkcjonowania firm transportowych, wykluczyć nieuczciwą konkurencję, te wszystkie letterboxy, to jeżeli my tego nie zrobimy, to tak jak powiedziałem, małe firmy padną, duże, dobrze zorganizowane firmy będą miały bardzo duże problemy, i te uczciwe firmy naprawdę wypadną, bo zostaną wygryzione przez tych właśnie oszustów i nieuczciwie pracujących przedsiębiorców. Mówię, wszystko mamy to na własne życzenie. Szkoda tylko, że nie potrafimy się tutaj wspólnie razem dogadać w pewnych kwestiach właśnie tej standaryzacji, żeby to zrobić. Jeżeli byśmy to zrobili, to na pewno ograniczymy nieuczciwą konkurencję. Stawki automatycznie też pójdą trochę w górę. To nie jest tak, że one się tak wywindują, że będą stawki za kilometr będą droższe niż towar, który będę przewoził. To, o czym Maciej mówi, że no, może być tak. Nie będzie tak, ale na pewno wytniemy przynajmniej dużą część nieuczciwych przewoźników, a na tym nam również bardzo zależy, bo przynajmniej doprowadzamy wtedy do takich normalnych, uczciwych warunków gry, i po jednej, i po drugiej stronie. Ja dobrze zarabiam, dobrze pracuję, szanuję swoją firmę, dbam o tą firmę, pracodawca również, bo na dzisiaj uważamy, że praca jest niedowartościowana. Pozycja pozycja pracownika jest słaba. Ją trzeba wzmocnić, zarówno finansowo, jak i prawnie, bo nie zbudujemy dobrobytu na ciągłym łamaniu praw pracowniczych i na niskich zarobkach. To się tak nie da. No. Pan Maciej Wroński jeszcze na koniec. Ja muszę tutaj troszeczkę jednak mimo wszystko radiosłuchaczom sprostować pewne rzeczy. Średnio ceny w firmach płace w firmach od mniej więcej 3 lat rosną około od 8 do 10% rocznie przez ostatnie 3 lata. To jest jedno. Druga kwestia. To nie jest tak, że na tym rynku tutaj jest jakiś wyzysk, nieuczciwe działania w stosunku do pracowników, bo tak naprawdę mamy w tej chwili rynek pracownika, brakuje nam około 100 tysięcy kierowców. Trzecia kwestia. Kierowcy z Ukrainy.
dostają, przynajmniej w firmach, które zrzeszone są w TLP, identyczne płace takie jak polscy kierowcy. I więcej nawet powiem. To troszeczkę taki przytyk. Tak cóż, oni zakładają związki zawodowe i nawet mają więcej związków zawodowych i więcej członków tych związków zawodowych niż polscy kierowcy. Nie mają więcej, ale mówisz cały czas o dużych firmach dobrze zorganizowanych. I tak, w dużych firmach dobrze zorganizowanych kierowcy zarabiają lepiej. Ale niestety 70% to jest drobnica. I to jest ta drobnica, która psuje rynek. I tam mamy wielu nieuwiernych, nie mówię, że wszystkich, ale bardzo wielu i zdecydowaną większość nieuczciwych przedsiębiorców. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Gośćmi audycji o sobie samych byli dzisiaj Tadeusz Kucharski, Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność i Maciej Broński, Organizacja Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Olga Mickiewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Rządy Pieniądze to program, do którego zapraszamy gości, którzy znają się na ekonomii i finansach lepiej niż my. Rządy Pieniądze, audycja ekonomiczna od poniedziałku do piątku po godzinie 9. Wojciech Surmacz, Arkadiusz Rzekiel, zapraszamy. Autopromocja. Polskie Radio 24, minęła 23, czas na informację dnia. A w informacjach o wydalonym z Rosji polskim historyku powiemy też o zakończonym w Rzymie festiwalu polskiego kina. A na koniec o słynnym już Atlasie Kotów prezesa Kaczyńskiego. Paweł Zieliński, zapraszam. Rosja wydaliła polskiego historyka Henryka Głębockiego. Naukowiec jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Od 1993 roku prowadził badania zbiorów archiwalnych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. Profesor Henryk Głębocki został zatrzymany w nocy z 24 na 25 listopada w stolicy Rosji, gdy wysiadł z pociągu relacji Petersburg-Moskwa. Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa odczytali mu decyzję nakazującą opuszczenie terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin pod groźbą deportacji. Polski naukowiec jeszcze tego samego dnia odleciał do kraju. Historyk IPN i Uniwersytetu Jagiellońskiego zbierał materiały do kolejnych prac naukowych poświęconych relacjom polsko-rosyjskim w XIX i XX wiekach. Na razie nie wiadomo, dlaczego rosyjskie służby wydaliły polskiego naukowca. Nie można wykluczyć, że jest to odpowiedź Moskwy na wydalenie z Polski rosyjskiego naukowca Dmitrija K., związanego z Rosyjskim Instytutem Badań Strategicznych. Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarzuciła Rosjaninowi prowadzenie działalności wymierzonej w interesy Rzeczpospolitej i inicjowanie wojny hybrydowej przeciwko naszemu krajowi. Kilka tygodni temu rosyjskie MSZ, komentując decyzję polskich służb, dało do zrozumienia, że nie pozostawi tej sprawy bez odpowiedzi. W podobnych sytuacjach tego typu oświadczenia oznaczają zastosowanie retorsji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wydalony z Rosji polski naukowiec jest już w kraju. W Toruniu z udziałem polskich i izraelskich władz państwowych odbyła się Międzynarodowa Konferencja Pamięć i Nadzieja, poświęcona postawom Polaków, którzy z narażeniem własnego życia i swoich rodzin ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Głos zabrał m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mówił, iż chciałby, aby w rocznicę setną odzyskania niepodległości przez Polskę i 70. powstania państwa Izrael oba państwa zbliżyły się do siebie, zrozumiały i myślały wspólnie o przyszłości. Myślę, że to przesłanie głównie powinniśmy kierować do młodzieży, ale również i naszymi rozmowami, dyskusjami, wzajemnym wspieraniem się, pokazywać im, w jaki sposób mają zachowywać się w przyszłości. Patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio. W Rzymie w ramach 5. Festiwalu Polskiego Kina Ciak Polska widzowie mieli okazję obejrzeć 25 filmów, w tym Wołyń Wojciecha Smarzowskiego i nagrodzony w Wenecji dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego Książę i Dybuk. Zakończony dziś festiwal trwał 5 dni. W związku z rokiem Józefa Konrada pierwsza część festiwalu była poświęcona ekranizacjom jego powieści i opowiadań. Pokazano m.in. Smugę cienia Andrzeja Wajdy, Czas apokalipsy Coppoli i tajemniczego sojusznika Petera Fudakowskiego. Druga część była przeglądem najlepszych polskich filmów nakręconych w ubiegłym roku i polskiej animacji filmowej. Imprezę zorganizował Instytut Polski w Rzymie, a jej szef Lorenzo Costantino powiedział o festiwalu Polskiemu Radiu. Odbyła się zawsze w dwóch bardzo prestiżowych miejsc Rzymu, Casa del Cinema i Cinema Trevi. Tutaj, Ciak Polska.
Polska pokazujemy właśnie nowe kino polskie. Te kino wzbudzi naprawdę wielkie zainteresowanie. Obie sale były pełne wielkim zainteresowaniem. Cieszyły się również towarzyszące projekcją spotkania z polskimi filmowcami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tysiące ludzi demonstrowały dziś w wielu rumuńskich miastach przeciwko przyjęciu przez rząd kontrowersyjnej reformy podatkowej obniżającej zarobki. W Bukareszcie, gdzie demonstrowało według różnych źródeł od 15 do 25 tysięcy ludzi, doszło do przepychanek z policją. Protestujący Deli w Gwizdki oskarżali rządzącą partię socjaldemokratyczną o chęć osłabienia walki z korupcją. Na początku miesiąca rząd Rumunii przyjął reformę podatkową, która według krytyków może spowodować obniżenie wynagrodzeń nawet o 20%. Przerzuca ona koszt ubezpieczeń społecznych z pracodawców na pracowników. I wracamy do kraju. Dochód z internetowej aukcji Atlasu Kotów, przekazanego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zasili konto krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jutro oddział organizuje koncert Granie na Szczekanie. To doroczna impreza, z której dochód przeznaczany jest na pomoc zwierzętom. Informacje o aukcji przyjęliśmy z niedowierzaniem. Myśleliśmy, że to żart, mówi Joanna Repel z krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Trochę maciała w tym palce pani posłanka Wasserman, która się wybiera na ten koncert i widząc zainteresowanie, jakie wywołał ten album, pomyślała, że to będzie super pomysł i poprosiła pana prezesa o przekazanie tego albumu właśnie na aukcję charytatywną. Cieszymy się ogromnie, jesteśmy przede wszystkim zaskoczeni. No i tak naprawdę wszyscy pracownicy z otwartą buzią obserwują z minuty na minutę powiększającą się kwotę i co chwileczkę odświeżamy strony i co chwileczkę coraz większe zdziwienie, że te kwoty cały czas rosną. W tym momencie cena Atlasu na internetowej aukcji wynosi 25 100 zł, a słynny Atlas Kotów Jarosław Kaczyński czytał podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, co nie umknęło uwadze innych posłów i mediów. A teraz już pogoda. W nocy na Pomorzu Zachodnim opady deszczu, na Lubelszczyźnie deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach pogodnie. Temperatury od minus 2 stopni Celsjusza w Małopolsce do 3 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro na zachodzie i północy deszcz. W pozostałych regionach pogodnie. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. W porywach do 60 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 23. Wieczór w Polskim Radiu 24. To jest nasz wspólny polsko-żydowski obowiązek, żeby mówić, jak było naprawdę. Tak mówił na Międzynarodowej Konferencji Pamięć i Nadzieja szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że elity polskie mordowane przez Niemców i Rosjan podczas wojny kształtowali też obywatele narodowości żydowskiej. Tak mówił w Toruniu minister Mariusz Błaszczak. Wielce czcigodny ojcze dyrektorze, panie prezesie fundacji From the Depths, pani premier, szanowni państwo, goście tej konferencji, jakże ważnej konferencji, a przede wszystkim szanowni państwo, ci, którzy przeżyli ten straszny czas, świadkowie tych zdarzeń. Obrzydliwy babsztyl śpiewał.